Panie szlaku, powiedz nam, gdzie dalej. Tam mamy iść, tam, tak, tam. Dobra, to tam idziemy. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. Szczęśliwie z terenu, co jeszcze lepiej ze szlaku. Znaczy za chwilę będziemy na szlaku, ponieważ trzeba poszukać najpierw czerwonej kropki, ponieważ dzisiaj mam zamiar szlak zacząć na kropce i na kropce, jeżeli dobrze pójdzie, skończyć. Przede mną jakieś 40 km turystyki pieszej, więc się uwijajmy. Pytanie i teza. Jeżeli na jednym jesteśmy w centrum miasta, dlatego dźwięki będą różne, ale ja nie będę nagrywał tego czwarty raz z rzędu. Jeżeli przyjmiemy, że jednym biegunem turystyki pieszej szlakowej będzie turystyka szlakowa górska, czyli pokonujemy kolejne przewyższenie na coraz większej ilości metrów nad poziomem morza, to pomyślmy sobie, zadajmy sobie pytanie, jak by mógł wyglądać drugi biegun takiej turystyki pieszej szlakowej, co jest po drugiej stronie, jeżeli nie góry. Jeżeli patrzysz na nawyki nasze tutaj, takie nas Polaków, jeżeli mieszkamy w górach, no to na wakacje najczęściej sobie jeździmy nad morze, jeżeli mieszkamy nad morzem, no to uderzamy w góry, więc sam po sobie. Więc jeżeli turystyka górska jest jednym biegunem tej turystyki szlakowej, to drugim biegunem czyżby była turystyka nadmorska? Można by tak pomyśleć, ale ja mam lepszy pomysł, ponieważ turystyka nadmorska to się waha w okolicach 0 metrów nad poziomem morza, a są tutaj, gdzie jesteśmy na północy, obszary, gdzie można sobie połazić poniżej poziomu morza. Dlatego moją tezą jest taka teza, że pod drugim biegunem do turystyki górskiej byłyby żuławy. Byłyby żuławy. Więc mam nadzieję, że jestem na dobrym początku szlaku, w dobrym miejscu i na dobrym szlaku, żeby sobie tą tezę udowodnić i pokazać. Czym są żuławy? Zacznijmy dla osób nie z regionu. Więc żuławy są krainą, żuławy wiślane, bo to jest jej poprawna cała nazwa tej krainy. Są wielką równiną położoną w delcie Wisły, w miejscu, gdzie Wisła na południu, jakieś 50 km z tyłu na południe, rozwidla się na ujście wschodnie i ujście zachodnie. Ujściem wschodnim będzie Nogat, który będzie przepływał przez Malbork i płynął dalej na północ do Mierzei Wiślanej, a ujściem zachodnim tak zwana Leniwka. Wy prawdopodobnie tej nazwy nie znajdziecie na mapie, ponieważ jest to nazwa dawna, nieużywana. Ona na mapach występuje po prostu jako koryto Wisły, to jest nazywane dalej Wisłą. Była nazywana kiedyś Leniwką, osoby z regionu Pirazy oko tą nazwę kojarzą. Jeżeli jesteście Kaszubami, no to będziecie ten odcinek od rozwidlenia Wisły do ujścia do morza znali też pod nazwą Zgniłej Wisły. Tak też Kaszubi ten odcinek nazywają. I co jest charakterystycznego w tym regionie, bo to jest najciekawsze. Najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że jest to równina, która ma 1700 km2 przestrzeni. No i równina jak równina, kilometry kwadratowe. Najciekawsze jest to, że 500 km2, czyli blisko 1/3 tego obszaru, to są obszary depresyjne. Są to obszary położone poniżej poziomu morza. Jak wpiszecie w Wikipedii, no to zobaczycie, że najniżej położonym obszarem w Polsce są Raczki Elbląskie, położone prawie 2 metry poniżej poziomu morza. Jest jedna miejscowość niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego, która próbowała ukraść ten tytuł najniżej położonego miejsca w Polsce. Jednak okazało się, że ta depresja, która tam sięga powyżej nawet 2 metrów, jest sztucznie zrobiona przez człowieka, więc to się nie liczy, sorry. Raczki Elbląskie dalej rządzą. Więc udamy się dzisiaj na szlak motławski, rozciąga się on od Gdańska do Tczewa i teraz tak, żuławy są obszarem dosyć dużym, my niestety nie zobaczymy tych raczek elbląskich, ponieważ umarłbym, gdybym próbował jeden dzień tam dotrzeć,
Żuławy jako obszar dzieli się na Żuławy Gdańskie, tutaj się znajdujemy, Żuławy Wielkie Żuławy, Żuławy Malborskie oraz Żuławy Elbląskie. Jak wspomniałem, my będziemy szli najdłuższym szlakiem Żuław Gdańskich, szlak Czerwony Motłaski. Tutaj przy ulicy Okopowej w Gdańsku poszukamy sobie czerwonej kropki, gdzie ten szlak będziemy mogli sobie zacząć. Ja mam tutaj naszywkę pieszo przez Bory, moją ulubioną. Niestety lasu tutaj nie uświadczymy. Ja się boję troszkę deprywacji sensorycznej, bo przede wszystkim dla charakterystycznych żuław jest to, że będzie długo, płasko i być może cel podróży będę widział już na samym początku i będzie się wydawało, że jest niedaleko. To będzie Tczew będzie się znajdował przeszło 40 km od nas. Więc nie przedłużając, przed nami jakieś 12 godzin marszu, znając moje tempo, chodźmy sobie zobaczyć, jak takie żuławy wyglądają. Jak wspomniałem, nie będziemy na tej maksymalnej depresji, Żuławy Gdańskie tej depresji nie posiadają, ale za to znajduje się tutaj, oto będzie też punkt programu, najwyższa góra, najwyższe wzniesienie na Żuławach Wiślanych całych, Ostaniec Batorowy, i sobie tą górę zobaczymy. Zobaczymy, jak wygląda najwyższa góra, najwyższe wzniesienie na Żuławach Wiślanych. Ja już wiem, że będzie prawdopodobnie śmiesznie, jak się do materiału przygotowywałem. A do materiału się przygotowywałem, mając do pomocy znakowane szlaki turystyczne PTTK do ściągnięcia z ich strony internetowej. Dzięki temu pi raz za oko będę wiedział, przez jakie punkty przychodzę, żeby nie pominąć jakichś ciekawszych atrakcji. To co, można by zaczynać. To co, gotowi? Można zaczynać. Kilometr 0,0 naszej trasy, nic jeszcze nie przeszliśmy, a ja już się zdążyłem nagadać. Idąc za moim przewodnikiem, szlak Motławski, tutaj wydrukowany na czerwono, więc tego nie tutaj wydrukowany na czarno-biało, więc tego nie widać, ma kolor czerwony. Długość, jak widzimy, 40 km, troszkę ponad. I wprowadzenie, że główny szlak Żuław Gdańskich, czyli zachodniej leżącej po lewej stronie Wisły części Żuław, przebiega niemal na całej swojej trasie wzdłuż Motławy. Motława będzie nam, proszę Państwa, towarzyszyła. Największej rzeki znajdującej się na tym obszarze, stąd jego nazwa. Zatem w czasie wędrówki stały kontakt ze starym, głównym nurtem tej rzeki, ale też z odcinkami nowymi, jej kanałami i dopływami, którymi są Kłodawa, Czarna Łacha oraz Radunia. Będzie fajnie. Dobra, to co, zaczynamy. Kilometr 0, krok pierwszy. Startujemy w Gdańsku przy Urzędzie Marszałkowskim na ulicy Okopowej. Mój przewodnik mówi, że na jego południowej części tego budynku znajduje się czerwona kropka. Tam zaczynamy szlak, więc chodźmy poszukać czerwonej kropki. Co jest ciekawe, w Gdańsku tam jest starówka jakieś 300-400 metrów z tamtej strony i jest kupę ludzi. Ale już w południowej części Gdańska, za jedną tutaj ulicą Toruńską, pomimo że jesteśmy dalej w centrum, tutaj nie ma w ogóle ludzi, co jest dla mnie bardzo dużym plusem, no bo mam pełny komfort nagrywania. Więc to jest ciekawe, że będziemy blisko centrum Gdańska zaczynamy, a ruch turystyczny tu prawie nie istnieje. A powinien już być, ponieważ ja tu jest, a właśnie tutaj kręcę w trakcie majówki. Mamy majówka smutnego 2022 roku. Przygoda nam się oficjalnie zaczyna, ponieważ mamy bardzo ładny starter szlaku czerwonego Motławskiego. Tutaj znajduje się czerwona kropka i Tczew, 40,5 km. Tutaj zaczynamy naszą przygodę. Więc podoba mi się, ładnie turystycznie zrobione. Jeszcze nie wspomniałem, że dzielnica, w której się znajdujemy, to jest Śródmieście, a tak dokładnie Stare Przedmieście. Dzielnica, przez którą w latach 90. byście nie chcieli przychodzić o jakiejkolwiek porze dnia i nocy samotnie. Wiem, bo ja pamiętam tą dzielnicę z lat 90., ale widzę, że szczęśliwie sporo się zdążyło przez te 20 lat zmienić. Albo trochę więcej niż 20 lat. Za mną pierwsza atrakcja turystyczna. Turystyczno-historyczna, którą chciałbym pokazać, jest to Baszta Biała. Ponieważ jest biała, jak widać, kolor pomaga, ale co chciałem powiedzieć, tam jest tabliczka, która mówi o tym, kiedy została zbudowana, więc można powiedzieć oczywiście datę 1460 rok, ale cyferka jak cyferka za dużo nie mówi. Ja chciałem tak powiedzieć do wyobraźni, że ta baszta została zbudowana na 32 lata przed odkryciem przez Kolumba Ameryki. Więc myślę, że to właśnie takie porównania cyferki z cyferkami w historii, daty datami, ale właśnie porównania do innych dużych wydarzeń historycznych właśnie dają taką fajną perspektywę, na co patrzymy. Minęliśmy Białą Basztę, wchodzimy na plac wałowy w Gdańsku. Tutaj jest bardzo fajna perspektywa, widok na koszary Wiebego z takiej charakterystycznej żółtej cegły. Bardzo fajnie to monumentalnie wygląda, jak widać jest bardzo ładnie zrewitalizowane.
a my tymczasem udajemy się dalej, a tutaj Baszta Biała, tutaj biel tej baszty przy wschodzącym słońcu faktycznie aż razi w oczy z rana. I jako, że mam fazę i uderzenie na znaczniki, to po rozpoczęciu szlaku była kropka. Pierwszy znacznik znajduje się w szlaku, taki klasyczny, poziomy, znajduje się na placu Wałowym. Idziemy dalej. Budynek tak zwanej małej zbrojowni z bardzo fajnym herbem Gdańska. Idziemy w kierunku południowym. Dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, takich jak od strony południowej Gdańska. Gdańsk otwierają albo zamykają bastiony. Bastiony, które były utworzone w dużej części w XVII wieku. I co ciekawe, jak wspomniałem, jesteśmy bardzo niedaleko centrum Gdańska, a tutaj praktycznie nie ma żadnego ruchu turystycznego. Wszyscy starówka, jakieś inne atrakcje, a jak zobaczycie, kapitalny jest widok, właśnie rozciąga się z tych umocnień, z tych fortyfikacji gdańskich, z tych bastionów. A tutaj jest pusto. Miały być żławy, ale tak sobie pomyślałem, no, że jeżeli mówiłem o tych bastionach, że jest stąd ładny widok, no to nie wypadałoby nie wejść i nie pokazać. Chociaż zmęczyć się na samym początku, to później do tego 40 km może być ciekawie. Dobra, ja się muszę rozebrać, bo jest za gorąco. I zaraz panorama na Gdańsk. Dobra, to mamy widok. Jak wspomniałem, jesteśmy 10 minut piechotą od samego centrum Gdańska, co widać na załączonym obrazku. Ruch turystyczny w tym regionie jest zerowy. Teraz sobie zobaczmy z góry, jak wygląda ta linia tutaj od południa umocnień. Tam widać bastion Gertrudy. My jesteśmy na drugiej górce. I będziemy szli już takim czerwonym sobie tam, żeby następnie pójść 40 km w kierunku naprawdę południowym. Gdzieś tam poszukać trzeba. Jak widzicie, górek nie będzie. Będzie jeden ostaniec batorego. Jego będziemy szukali, ale to jakieś 15 km dalej. O, dobry widok i w moim przewodniku znalazłem ciekawą informację, że widoczne tutaj te charakterystyczne budyneczki były mieszkaniami służbowymi dla pracowników gazowni, która się tutaj znajdowała. Fajnie to wygląda jako taki układ urbanistyczny. Widać, że nie nasi to budowali, bo jest za porządkiem, od linijki. I co dalej? Dalej szlak wiedzie brzegiem opływu Motławy obok bastionu Wyskok, by po dojściu do okładki przedostać się na drugą stronę opływu. Znajdujemy się na kilometrze 1,7. Nie ma powodów do dumy. No ale też YouTube same się nie nakręcą, a to jest wspomniana kładka. Za kładką kończy nam się Śródmieście Gdańska, ścisłe centrum. I będziemy szli w dzielnicę zwaną Olszynką. Później już będzie tylko płasko. O, tutaj za płotem znalazłem coś ciekawego i mój przewodnik wspomina, Petetekowski, że jest to dwór olszyński. Nie olsztyński, tylko olszyński, od Olszynki, w której się znajdujemy. On jest za płotem, ale tam jest wejście i ja myślę, że nie wyglądam totalnie jak bandyta. Więc w razie czego kamera plecak jest, będę się tłumaczył, no, że turysta, nic nie chciałem okraść. Ponieważ tam jest budynek mieszkalny, z tego co mój przewodnik mówi, i odrestaurowania wozownia. Ja tą wozownię w związku z tym chciałem zobaczyć sobie troszkę bliżej, korzystając z tego, że tutaj jestem. I w tych zabudowaniach wychodzi na to, że mieści nam się Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, Kościół Zielonoświątkowy. No dobra, chrześcijanie, no to mam nadzieję, że kamieniami we mnie rzucać nie będą. Dobra, jestem na dziedzińcu. Budynek mieszkalny, tak jak przewodnik mówił, widać, że dachówka nowa, coś tutaj się dzieje, ale to, co jest, robi naprawdę ładne wrażenie, to wspomniany odrestaurowany budynek wozowni. Fajnie, że komuś się chciało, że ktoś miał pieniądze, żeby takie rzeczy doprowadzać do ładu.
Dobra, nikt mnie nie pogonił, z bliska zobaczone. Możemy iść dalej. Dalej będziemy szli przez składkę, która nas przerzuci przez Motławę i poprowadzi dalej w krainę płaskich jak stół żuław. Jeszcze jedno ujęcie. Znalazłem tutaj taki fajny kadr na dwór olszyński, dwór Olszynka. Znajduje się nawet tablica informacyjna, na co mniej więcej patrzymy, więc nie muszę zgadywać, ewentualnie popełniać błędów. Rok budowy 1802, tak głosi tablica. I też jak tutaj szedłem, to zobaczyłem po drugiej stronie, przejdźmy się, po drugiej stronie Motławy jest coś, co ja mega lubię, jeżeli idzie o architekturę, mega mi się podoba. I ja wiem, że dzisiaj będziemy tego mieli w opór, mianowicie mur pruski, proszę Państwa. Zobaczcie, tutaj te słupy, rygle tego charakterystycznego muru pruskiego, konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą. Dzisiaj troszkę zobaczymy. A my się udajemy na kolejną kładkę, albo raczej kolejną kładką, przejść na drugą stronę Motławy, jak wspomniałem. Czasami się mówi, że pieniądze leżą na ulicy. Nie wiem, czy byliście Państwo teraz w sklepie popatrzeć, ile kosztuje zakup nowego roweru. A ja tymczasem, jak widzicie, mam szczęście. Taki rower znalazłem. Trochę chamy rajda. Rdza zejdzie, będzie jak nowy. Będzie jeździć, panie. Kilometry troszeczkę uciekają. Jak widać, drzew 33,5 km. Powiedzmy, że tempo mam, jak głosi stare chińskie przysłowie, żółw porusza się z prędkością odpowiednią do upodobania sałaty. O, zobaczcie na ten piękny detal wspomnianego muru pruskiego. Drewniany dach. Jak wspomniałem, słupy, rygle, cegła pomiędzy. O różnicy między murem pruskim a szachlucowym chyba wspominać nie muszę, bo równe 2 lata temu już o tym powiedziałem. I tyle z mojego chojraczenia. Trochę mi się skończyła odwaga i ja wszedłem sobie do środka dziedzińca tego zabudowania. A tak jak budynek został wybudowany, tak i mieszkańcy, którzy się wtedy tam sprowadzili, czas się wtedy chyba zatrzymał w miejscu. Bardzo fajne, klimatycznie, wszyscy sobie na tym dziedzińcu, tam w środku, na tym podwórku siedzieli. No tylko oczywiście dla mnie to oznaczało, że ja wyglądałem jak UFO i nie było mowy o tym, żeby ponagrywać. Ale taki klimat, że ja nie wierzę, że mamy 2022 rok. Ja w 2022 roku w ogóle niedużo rzeczy teraz wierzę. Ale w każdym razie, że miejsce, w którym się czas zatrzymał, aż się chciało zrobić zdjęcie, ale chyba byłoby niemile widziane. Aktywność turystyczna z początkiem maja, wiosny. Wzrasta. Ja ciutkę wspomniałem a propos obawień moich przed żuławami, że się boję troszkę deprywacji sensorycznej. I tak, ona troszkę występuje, ponieważ ze względu na teren nizinno-depresyjny, to tak, my jesteśmy tutaj, jest Motława, idziemy, bo szlak jest motławski, więc za logiką. Szlak w dużej części porusza się drogami takimi utwardzonymi, mówię to na razie na 11 kilometrze. I nie mamy dużego wpływu, szczerze mówiąc, żeby coś z tym zrobić, ponieważ idziemy po wale, wszystko jest tutaj niżej, podmokłe i jeżeli byśmy chcieli iść na przełaj, to jest nie zerowa szansa, że po prostu, tak jak tam przykładowo, natkniemy się na rów melioracyjny i nasza przygoda się skończy z powrotem na szlak. Więc jeżeli ktoś nie lubi mocno betonowych czy utwardzonych dróg, no to w tym wypadku tutaj większego wyboru nie będzie, bo musimy iść właśnie wałem nad naniesionym na... Więc musimy po prostu iść tym ciągiem, który jest tutaj ulicy wyznaczony, drogi, bo wszędzie indziej możemy się po prostu gdzieś zapaść, albo jak wspomniałem właśnie spotkać przeszkodę w postaci rowu. A deprywacja polega na tym, że idziemy sobie stamtąd,
ale idziemy też tak jak widać tutaj, stamtąd, tam później to zawijało i szliśmy tam. I tak to wygląda. A teraz będziemy dalej szli tam, do następnego przystanku, gdzie mam zaplanowane coś zjeść i będzie bardzo, bardzo ładny i ciekawy ze względu na to, o czym powiem na następnym wejściu. O, mamy coś dziko żyjącego. Na pewno nie ma imienia i nie będzie na nic reagowało. O, widać jak się ziemia nagrzewa, rano jest w okolicach 0 stopni, tak rano jeszcze przed wschodem słońca. Teraz widać jak nagrzana paruje, że powietrze faluje. No, a jest dosyć daleko. I doszliśmy do punktu kontrolnego, w którym chciałem coś zjeść, znaczy coś powiedzieć i później zjeść. Dochodzimy do miejscowości Krępiec. Jeżeli słyszycie szum, no to za szum jest odpowiedzialna obwodnica południowa Gdańska, która przewala się tutaj przez Motławę. I jesteśmy w miejscu, w którym łączą się trzy rzeki do Motławy, widocznej tutaj za mną. Wpada tutaj Radunia, ma ujście, więc tutaj nam się kończy Radunia. I wpada jeszcze Czarna Łacha, więc jest bardzo fajne miejsce, w którym trzy rzeki łączą się ze sobą. Szlak nas tutaj prowadzi przez kładkę numer 1. Nad wspomnianą Czarną Łachą, nie, tutaj będzie Radunia, tak, tutaj będzie Radunia. Radunia wpada do Motławy. I następnie jesteśmy prowadzeni. Na drugi mostek. Miejscowości Krępiec. A bo to jest Radunia, tam była Czarna Łacha. Zaraz to sobie sprawdzimy, żeby być rzetelnym. I obydwie rzeki wpadają do Motławy. Jak widać, miejsce lubiane przez wędkarzy. Tak się domyślam, że jeżeli trzy rzeki się krzyżują, to i ryb pewnie tu jest zagęszczenie. Jakieś pstrągi pewnie by się znalazły, tak jak tydzień temu ostatnio fajnie było. Dobra, i sprawdzamy, żeby głupot nie gadać. Czyli tak, po prawej, dobra, czyli po prawej jest Czarna Łacha, a po lewej mamy Radunię, która wpada nam tutaj. Czyli Czarna Łacha, z tyłu, co przechodziliśmy, była Radunia i Motława, no, w tej kolejności. A my idziemy poszukać dalszego znacznika, bo już teraz wchodzimy w typowo żuławskie właśnie klimaty i widoki. Kapliczka. I szukamy znacznika, czy będzie nas prowadził wzdłuż Motławy, bo to szlak motławski, czy wzdłuż Czarnej Łachy. No i stoję jak ta sierota, bo mamy skrzyżowanie trzech rzek, czterech albo pięciu dróg i o znaczniku ktoś zapomniał. Albo nie było, albo został wycięty w pień. No i co? Było trzeba się poposiłkować mapami CZ, ponieważ za mną tutaj widać, że o szlaku czerwonym zapomniano, przypomniano sobie o szlaku niebieskim rowerowym. Nas nie interesuje. Na mapach CZ sprawdziłem. Na mapach CZ sprawdziłem, że będziemy szli tym szlakiem motławskim wzdłuż Czarnej Łachy, więc Motławy na chwilę zostawiamy za nami i idziemy w kierunku wzdłuż Czarnej Łachy. A dla mnie to jest moment, żeby przysiąść i coś zjeść. Dokładna lokalizacja, Krępiec 12, przy tym rozwileniu tych rzek, gdzie one się łączą, nie znalazłem miejsca, gdzie można by sobie spokojnie usiąść i coś zjeść, bo po prostu nie było. Więc zaryzykowałem, poszedłem jeszcze kilometr dalej i tutaj znalazłem, oprócz informacji, że mamy tablicę sołecką gminy Pruszcz Gdański, mój Pruszcz Gdański, to tam w zagłębieniu widać, że jest stoliczek, żywego ducha nie ma. Kulturalnie będzie można sobie usiąść i zjeść. Tu już mamy właśnie widoki takie typowo żuławskie, które będą nam towarzyszyły aż do Tczewa. Troszkę wieje. Płasko po horyzont, inaczej nie będzie.
ale jest ładnie wiosennie. Myślę, że wiosna ratuje tutaj sprawę, że idzie się tak bardzo fajnie kameralnie. I dwa, że no, szlak widać, że jest praktycznie nieuczęszczany, nie ma dalej oznaczenia. Ja dalej idę na mapach CZ. O. Pora zrobić sobie przerwę. I ja teraz powiem, że mam trochę kłopotliwą rzecz do zrobienia. Ponieważ chciałem zrecenzować, bo mam do testów, on nie jest mój, jest tylko mam do testów plecak. Taki fajny, lekki, no tylko, że co mogę powiedzieć, no jest ze sklepu, który, że tak powiem, nie do końca się, jest ze sklepu, który no nie do końca się w obecnej sytuacji politycznej i humanitarnej znalazł, no więc postanowiłem, tak samo jak mam materiały, kilka recenzji z tego sklepu zrobione, fajnych sprzętów, że będę musiał poczekać na lepsze czasy, bo nie ten, bo no nijak jest po prostu w tej chwili właśnie wkładać recenzję, no, która jednocześnie byłaby reklamą. Więc powiem tylko ten, że jest to leciutki plecak, model MH100. Waży 1,2 kg, jest dużo lżejszy niż plecaki, które ja mam i nosi się go bardzo fajnie. Jest to wór bez jakiejś specjalnej organizacji, ale ma za to system nośny i w związku z tym ja nie cierpię tak na plecach, jakbym mógł. No i tyle, więcej nie powiem i tak samo materiały, które jak wspomniałem, mam nagrane z kilku innych rzeczy, no też będę musiał poczekać. A my tymczasem coś zjedzmy. Śniadanie mistrzów. Z racji żywnościowych tymczasowo sobie odpoczywam, więc dzisiaj na szlak, żeby było w klimacie. Matko, czy ja je wziąłem, czy na kolejny raz wyszedłem bez jedzenia? Dobra, są. On nie ma organizacji, ten namiot, więc kanapeczki takie w domu zwykłe zrobione. W terenie praktycznie każda rzecz, którą się je, smakuje 300 razy lepiej, nawet jeżeli jest praktycznie niejadalna. Kilka słów o beznadziei czasów, w jakich żyjemy. To a propos tego, co się nam robi w sklepach. A propos tego, co robi nam się w sklepach. Z jednej strony, jeżeli idzie o ceny, które w absurdalne wysokości idą, to jeszcze jest tak zwany downsizing na produktach. Patrz. No, coś dzwoni. O, żona dzwoni. To o kiełbasie myśliwskiej przez chwilkę nie będziemy rozmawiali. No, zebrałem się ciężko, bo to sobota była, więc w sobotę rano się ciężko było zebrać, ale było trzeba. Pogoda jest piękna, rano było oczywiście zimno, teraz już temperatura tak poskoczyła, że idę na krótkim rękawku i tak dalej, więc... I tak, ja Ciebie też kocham. Na czym to skończyliśmy? Na kiełbasie śląskiej jako przykładzie downsizingu. Niesamowite rzeczy w sklepach, pewnie wszyscy to zobaczyliście, no ale jak już mam gadane, to powiem, że wczoraj padali nam, kurczę, inflację prawie 13% i to mówią, że coś kosztuje tyle i coś kosztowało tyle. Tylko, że to coś, co kosztuje tyle, to w środku jest tego ewidentnie mniej i to się tyczy praktycznie każdego produktu, a teraz się zdziwiłem, że wyjąłem swoje kiełbasy myśliwskie i na dwa gryzy jedna taka paróweczka starsza, więc no niesamowite zabiegi. Niesamowite zabiegi konsumenckie na temat tego, że wszystko jest takie drogie i mało tego, jest jeszcze tego mniej. I się założę, że przy takich zabiegach downsizingowych, że kupujemy za droższe pieniądze mniej rzeczy, to ta prawdziwa inflacja jest jeszcze tam ukryta, że za drożej dostajemy mniej. No, to tyle chciałem przy waszej tej paróweczce powiedzieć, że się zdziwiłem, że ona jest takiej wielkości, a była zawsze większa. Więc co chcę przez to powiedzieć, tak w dwóch słowach? Przepraszam za słownictwo, ale wydaje mi się, że jesteśmy bardzo w czarnej dupie, jeżeli idzie o czas, w którym nam przyszło żyć. Więc jeżeli coś byśmy chcieli zrobić i pomyśleli sobie, że może nie dzisiaj, może za tydzień albo za miesiąc, to ja myślę, że chyba nie warto czekać, że czasy idą niespecjalne. W związku z tym, jeżeli jeszcze mamy możliwości i środki, jeszcze myślimy, nawet umiemy myśleć w taki sposób, to raczej róbmy rzeczy, które lubimy tu i teraz, bo nie ma na co czekać. Taka moja refleksja, tak na chwilę obecną, no. No to w drogę, idziemy dalej. Tak wyglądało miejsce popasu. Rewelacja. Zręcznika brak. Ograniczenie prędkości i żławy. Więc tutaj ostrzeżenia przed pagórkami występującymi na drodze. Najprawdopodobniej najwyższe wzniesienia w okolicy. Wow. No, tam na horyzoncie widzę
Bo pewnie z Płoszek podejdę bliżej, jakieś duże ptaszyska. Jakieś gołębie na sterydach. No kurczę, dostojnie wygląda, fajnie. Miejscowość Krępiec zostawiamy za sobą i tutaj trzeba być czujnym, bo jak wspomniałem, przez Krępiec oznaczenia szlaku nie występują. Za Krępcem ostro w lewo na pierwszych betonowych płytach. W lewo od Czarnej Łachy skręcamy w lewo i pojawia się tutaj pierwsze dopiero odzyskane oznaczenie szlaku. I dalej w typowo żuławskim klimacie będziemy szli kilometrami, będziemy szli prosto jak przez stół tamtędy. Jak wspomniałem, pójdziecie na lewo, zejdziecie z wału, traficie do jakiegoś rowu melioracyjnego. Jeżeli nawet nie, to paruset metrach jest duża opcja, że i tak później w coś wam radosną eksplorację na przełaj przerwie. Będzie nudno, ale pogoda się broni. Jest ładnie, jest wiosennie. Nieduża myśliwska wesoło w bebechach gra. Tak zastanawiam się, czy dobrym pomysłem było robienie kanapek z majonezem na szlak. No ale to wyjdzie w praniu. Znaczy wyjdzie albo nie wyjdzie, o w ten sposób. Wyjdzie albo nie wyjdzie. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Piłem czarny ciągnik. Ale się nic nie dzieje, petarda. I w związku z tym, abym prawie zapomniał, więc dobrze, że się nic nie dzieje, bo tak pomyślałem, mówię, coś może powiem, chociaż tak dla siebie, żeby nie zwariować. Idąc przed siebie, chciałem polecić serial, chciałem polecić serial, ja sobie go zacząłem oglądać, jak się do tych żuław, jak chciałem wejść w klimat żuław i się okazuje, że ktoś mega fajnie już to nakręcił, więc chciałem wam polecić jeden serial. Nie będę się produkował, bo ja mam ludzi od tego, więc posłuchajmy, o czym ten serial jest. Polecam go gorąco, on jest w rekonstrukcji filmowej na TVP. Kurde, nie myślałem, że w życiu będę polecał telewizję polską. Ale mają VOD TVP, tam mają rekonstrukcje filmowe i filmy klasyczne. Są właśnie fajnie pokolorowane, jeszcze raz zrobione. Na fajnej jakości, to się da na dużym telewizorze oglądać. Więc polecam wam serdecznie serial o tytule OK Google. Pan na żuławach serial. Jak podaje Wikipedia, Pan na żuławach, polski serial telewizyjny z roku 1984, przedstawiający perypetie repatriantów z Francji, którzy osiedlili się na żuławach wiślanych. No i właśnie to. Mówię, za darmo na TVP, VOD. Polecam obejrzeć sobie, jeżeli ogląda mnie młodsze pokolenie, to zapewniam was, że jeżeli coś było nakręcone przed rokiem 2000, to nie zawsze musi być skansen. Bardzo fajnie, sprawnie serial nakręcony. Mega może się podobać. Mnie się mu podoba, dlatego właśnie serdecznie go polecam. Korzystamy z potężnego zooma, bo tam mamy z kolei kolejne zwierzątko. Zająca. A, jest fajne. Taś, taś. Lekko przygłuchy, nie podchodzi. Wspomniane rowy melioracyjne, jeżeli byśmy chcieli i przykładowo wcześniej chcieli sobie skręcić tam, bo zobaczymy, że szlak będzie później się tam łączył. No więc wam powiem tak, jeżeli traficie na coś takiego, to tego w żaden sposób nie przeskoczycie. Nie przeskoczycie tego stamtąd. Możemy przejść drogą, którą prowadzi szlak tędy, ponieważ tam po horyzont mamy dalszy ciąg tego rowu. Jak widzicie, nie jest to rowek, tylko jest to taki porządny rów. Więc na przełaj nie warto kombinować, bo będziecie nadrabiali kilometry się cofając. A my idziemy tam, prosto, dalej. Średnio rozgarnięty zając, nazwijmy go Zenon, dalej sobie tam siedzi i... No i właśnie przestał siedzieć. Pokaż twarz. Ojej, coś tam mamy drugiego Zenona. Dwóch Zenonów na jednym polu, a tam jest trzeci. Ło, fajne. Czyli one w stadach żyją. Tablicy nie było, ale doszliśmy do mokrego dworu. Sołectwo nagrodzone przez wójta gminy Pruszcz Gdański za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Piękna Wieś w kategorii Najpiękniejsza Wieś. Mamy mapę.
Mamy mapę z podobnego punktu widzenia, którego ja robiłem, jak byliśmy na tych bastionach. Mokry dwór, czyli znajdujemy się, mając mapę tutaj, znajdujemy się w tym obszarze. O, ale teraz ładnie mogę jeszcze raz pokazać, chociaż ja dam pewnie na komputerze tam mapę, że tutaj mamy początek Żuław, w miejscu, w którym rozwija się Wisła na Nogat i na, użyję właśnie nazwy tu lokalnej, na Leniwkę, bądź Zgniłą Wisłę i poruszamy się tutaj w tym obszarze. Jak wspomniałem, znajdujemy się w Mokrym Dworze, więc teraz fakt autentyczny, historyczny. Czy słyszeliście kiedyś o takim gościu jak Georg Forster? Oczywiście, że nie. Ja tylko dlatego, że sobie trochę poczytałem przed przygotowaniem się do wycieczki. Wiedza z Wikipedii, więc dostępna ogólnie. Więc Georg Forster był podróżnikiem pochodzenia niemiecko-polskiego, który się urodził tutaj w Mokrym Dworze. Urodził się w Mokrym Dworze i jest znany z tego, że brał udział w drugiej wyprawie kapitana Cooka dookoła świata. Więc takie klimaty. Znajdujemy się na Żuławach w miejscowości Mokry Dwór, o którym prawie nikt z Was pewnie nie słyszał. A właśnie osoba tutaj urodzona poznała i płynęła dookoła świata właśnie z kapitanem Jamesem Cookiem. Taka ciekawostka. Ten Georg Forster się urodził w Mokrym Dworze. Jako ciekawostka on miał też ojca Johanna, jeżeli dobrze pamiętam, Forstera. I on też, ten ojciec, płynął w tej wyprawie z Jamesem Cookiem. Tylko że on dla odmiany urodził się w Tczewie, ten ojciec tego Georga. A w Tczewie, jeżeli dobrze pójdzie, też się znajdziemy. Więc takie małe ojczyzny, a wyjście na jaki duży świat. Być może atrakcja. Zbliżamy się 200 metrów do skansenu Żuławskich Maszyn Rolniczych. Ja na rolnictwie się tak średnio znam, więc ja przyjąłem takie założenie. Jak z tym będzie za darmo to jest bardzo dobra cena, to wchodzę. Jak będzie trzeba zapłacić, to nakręcę materiał za płotu. A więc tak to wygląda. Stowarzyszenie Gminy Próżdański wita w skansenie Żuławskich Maszyn Rolniczych w Mokrym Dworze. Dzień dobry, panie Darku, poproszę jeden normalny. Oj, tu nikogo nie ma, jestem sam. Więc skansen, no tak, ja pamiętam skansen we Wzyzach Kiszewskich, więc troszeczkę może miałem nastawy troszkę inne. Ale jak już jesteśmy, a trzeba gonić dalej, no to pirat za oko pokaże, że to są te maszyny rolnicze. Nie wiem, jestem ignorantem, nie znam się na rolnictwie, nie wiem na co patrzę, dlatego nie jestem w stanie docenić. Ale jak wspomniałem, cena bardzo dobra, skorzystaliśmy, weszliśmy. A tak na poważnie, no to musiałbym sobie doczytać, jak wrócę, na co dokładnie popatrzyłem, bo nie będę mógł pokazać ani opowiedzieć o czymś, na co konkretnie byłem przygotowany. Znaczy nie to, żebym tego nie robił wcześniej, jak przykładowo w Sobowidzu, nie do końca byłem przygotowany, co nie przeszkodziło mi sprzedać historię z paroma błędami, ale całe szczęście dzięki uwadze jednego z widzów w opisie mogłem poprawić. Zbliżamy się powoli do miejscowości Suchy Dąb, a w międzyczasie znalazłem coś takiego, co nie za bardzo wiem jak skomentować, ale na pewno nie wypadałoby nie pokazać. I wejście. Znajdujemy się w miejscowości Wróblewo. We Wróblewie znajduje się tutaj taki z tyłu widoczny, wspaniały, ładny kościółek z moim ulubionym murem pruskim. Tutaj przepraszam za nagranie z offu, ale prezentując ten kościół w oryginale, powiem uczciwie, mi się kościoły pomyliły, materiał z Suchego Dębu przedstawiłem we Wróblewie i dopiero w Suchym Dębie się zorientowałem, że mnie się opisy pomyliły. Położony malowniczo nad brzegiem Otławy kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie jest konstrukcją zbudowaną na planie prostokąta, ryglową, wypełnioną czerwoną cegłą. Do ściany południowej przylega kruchta. Ryglowa wieża wtopiona jest w dach i nakryta spiczastym hełmem zwieńczonym kulą i chorągiewką z datą 1932. Jest to data remontu. Kościółek leży nad samiutką rzeką Motławą. Więc to jest ta Motława, co później ją wszyscy znamy, jak ona fajnie tego, jak ona przez centrum Gdańska przebiega, tam sołdek stoi i w ogóle, a kilkadziesiąt kilometrów na południe ma taki charakter. Detale. Piękna wieża. Tutaj mamy te słupy, rygle. Cegła w środku, konstrukcja szkieletowa. Ładna okolica, cieszy oko. W tym samym Wróblewie znajdujemy tutaj jeszcze, o, taka ładna tablica, Wróblewo.
Znajdujemy jeszcze tablicę informującą szlakiem Menonitów przez powiat gdański. No i owszem, byłoby dużym przeoczeniem, gdybym nie powiedział dwóch słów o Menonitach na tych ziemiach. Menonici Olęczy w drugiej połowie XVI wieku byli prześladowani na tle religijnym z powodu swojego wyznania i zaczęli szukać jakichś przyjaźniejszych ziem do osiedlenia się. Tymi przyjaźniejszymi ziemiami okazały się tereny właśnie Polski jako kraju tolerancyjnego i osiedlili się również tutaj właśnie na Żuławach. Osiedlili się na Żuławach przez to, że sami pochodzili z kraju depresyjnego, jakim była jest Holandia. Dzięki temu świetnie sobie tutaj radzili, doceniana był ich kunszt w osuszaniu bagien i powiedzmy, że tak zarządzaniu terenami podmokłymi. Tablica informacyjna. W związku z tym szlak Menonitów, jak najbardziej szlak Menonitów tutaj ma miejsce, są cmentarze, dużo pozostałości, widać ich wpływ na architekturę tego miejsca. Jeżeli znajdziemy jakiś dom podcieniowy, to chciałem też obalić mit, który doczytałem, że powinien być obalony, że domy podcieniowe, tak charakterystyczne dla Żuław i występujące w takiej postaci domu żuławskiego tylko tutaj, one nie są związane do końca z tym, że to wpływ był Menonitów na ich budowę. One były już znane wcześniej, jeszcze przed osiedleniem się Menonitów właśnie tutaj na Żuławach. Docieram powoli do miejscowości Grabiny Zameczek. W Grabinach Zameczku jest pierwszy na 20 km od początku szlaku sklep, co warto wziąć pod uwagę, jakbyście planowali tędy iść. Myślałem, że tych sklepów po drodze coś będzie więcej, bo mam tylko półlitrową butelkę wody, więc całe szczęście się wreszcie znalazł, bo ona mi się skończyła. Czyli mówię, Grabiny Zameczek, pierwszy sklep na szlaku od strony Gdańska, 20 km szlaku. Radler, warka 3,39, bardzo dobra cena za Radlera, 3,5%, ale mnie sponiewiera, to jest rym. Szlak odbija w prawo, idziemy szukać zamku, którego nie ma, już odpowiednio przygotowani. To co, skoro jesteśmy na obszarze depresyjnym, pora sobie pomóc i troszkę się sponiewierać. Państwa i moje zdrowie. Pijemy na tle, jeżeli widać, nie widzę czy widać, tutaj jest Motława, nam towarzyszy cały czas na szlaku motławskim. Nie wiem, czy to kwestia dopływu tlenu, ale jak już wspomniałem, wszystko w terenie smakuje o wielokroć lepiej. Nigdy nie doceniajcie mocy 3,5% na pełnym słońcu wypitych w mniej niż minutę. Po minucie dwóch czuć efekt. Jest dobrze. Gdzie ten zamek? Ja mam tu historię do powiedzenia. I dotarliśmy, proszę Państwa. Zamek Grabiny Zameczek powstał na początku XV wieku jako gotycki. Następnie był palony, znowu odbudowywany. Dla nas liczy się to, że w formie obecnej jest to ruina, wielokrotnie tak dużo przebudowywana, że z oryginału się praktycznie nic nie zachowało. Zachowały się piwnice, troszkę murów obronnych, XVII-wieczna brama za nami widoczna, podejdziemy sobie bliżej, skarbem Gdańska, tak ona jest XVII wieku. No i poza tym zlepek różnych przypadłości historycznych. Ważnymi informacjami, jeżeli chodzi o historię, jest to, że przebywał tutaj Stefan Batory w XVI wieku, chyba to był 1577 rok, gdy zbuntowani gdańszczanie go nie chcieli wpuścić do miasta i on w związku z tym bił się z tymi gdańszczanami, żeby swoje wywalczyć. Więc zobaczmy, jak ten Grabiny Zameczek sobie wygląda. I tutaj jest to, gdzie kiedyś stał oryginalny zamek. Na chwilę obecną mamy odbudowano to jako budynek mieszkalny. Jest jakaś antena, więc jak mówię, tam jest możliwe, że tam ktoś jeszcze mieszka. Tak jak w Sobowicu, Sobowic był zamieszkały z tego, co widzieliśmy. I tam jeden z komentujących powiedział, że jeszcze w 2007 roku ktoś tam mieszkał. Brama z XVII wieku, z herbem Gdańska. Zamek jest na lekkim podwyższeniu. Gdzieś
śmieci komunalne są, czyli tu autentycznie ktoś może jeszcze mieszkać. Ale stan jest ruiną. Tu chyba nikt nie powinien mieszkać już ze względu na stan samego budynku. Ze względu na to, że obiekt teoretycznie ma jakichś mieszkańców, no nie będę ich niepokoił, troszkę kultury, ale jak na moje, to tu chyba tak troszkę już niebezpiecznie jest operować. Weszliśmy z jednej strony, a wyjście bądź wejście, w zależności od relacji, odbywa się tutaj taką ceglaną bramą. I taka tablica informacyjna. Następnym punktem wycieczki jest znalezienie najwyższego wzniesienia, najwyższej góry na Żuławach Wiślanych. To wzniesienie również znajduje się w Grabiny Zameczek, więc jest już niedaleko, kilkaset metrów stąd. Mam nadzieję, że go nie przeoczę. Jesteśmy na dobrej drodze. Tu widać taki znacznik PTTK, który mówi o tym, że jest odbicie z głównego szlaku, który powinien iść w tamtym kierunku. Do jednej z atrakcji turystycznych, więc atrakcją tu na pewno będzie to najwyższe wzniesienie na Żuławach Wiślanych, więc my tutaj odbijemy. W tym miejscu kończy się podejście drogą brukowaną, czyli to mniej więcej można znaleźć taką analogię jak do drodze na Morskie Oko. I ostatni kawałek, nazwijmy to podejściem, musimy już zrobić normalnie terenowo. Więc tutaj zaczynamy nasze podejście pod Batorowego Ostańca. Jeżeli byście chcieli się śmiać, że jeszcze nie widać góry, a jesteśmy praktycznie już na niej, to wam powiem, że wszystko jest względne i zależy od punktu odniesienia. Przykładowo najwyższą górą w Układzie Słonecznym, tak, ja przygotowałem się, ja zrobię tutaj odpowiednie tło, wprowadzenie. Najwyższą górą w Układzie Słonecznym jest Olympic Mons, znajdujący się na Marsie. I przykładowo ta góra ma 20, zdaje się, 4 km wysokości. I co jest ciekawe, u jej podstawy, tej góry, nie widać jej szczytu, ponieważ wznosi się nie za bardzo stromo. Więc niech będzie to wprowadzenie do naszego Batorowego Ostańca, że znajdujemy się jakieś 100 metrów od niego, a wy jeszcze nic nie widzicie, jak Olympic Mons na Marsie. No, a tutaj trzeba mieć mocną psychikę, zignorować to, co tutaj leży i iść twardo dalej. Już powolutku. O, rzecz nie wierzę, ale wy tego jeszcze chyba nie widzicie. Dobra, podejdę bliżej. I tutaj nie ma co się śmiać, ponieważ raz, dwa, wchodzimy na szczyt, najwyższy punkt i jesteśmy. Batorowy Ostaniec. To wzniesienie jest najwyższym punktem Żuław Wiślanych. Jest to najwyższy punkt na przestrzeni 1700 km kwadratowych, jaki Żuławy zajmują. Więc nie podśmiewamy się, punkt odniesienia, jak wspomniałem, jest na całość tego obszaru. Jesteśmy w najwyższym punkcie
i tak wysokim, że przykładowo będziemy tutaj widzieli prawdopodobnie, tak, będziemy widzieli trzew, do którego idę, będzie widać Pruszcz Gdański, ponieważ wszystko, cała reszta jest niżej. To jest 14 metrów nad poziomem morza. Duża część rzeczy, które widzicie, znajduje się minus poziom morza, dlatego no ładnie widać. Więc zobaczmy, Pruszcz Gdański mój. Widoczny komin jest kominem od cukrowni, jeżeli dobrze mówię i dobrze myślę. Więc z tego naszego najwyższego tutaj miejsca widać, że tam jest Pruszcz Gdański. Tutaj też nie ma co się śmiać, ponieważ mamy godzinę w pół do 16, a ja z Gdańska tu idę od godziny 9. Więc to, że my to widzimy w takim zbliżeniu, to nie znaczy, że to jest blisko. Cel, do którego idziemy, Tczew. Namierzę. Tam znajduje się miasto Tczew. Widać dzielnicę Suchostrzygi z charakterystycznym bananowatym kościołem. I tam idziemy. O, widać bloki Tczewa. Widać kościół świętego Józefa, wieżę w Tczewie. Więc jak widzicie, sporo z tych 14 metrów widać. A ja jednocześnie widzę, że sporo drogi jeszcze przede mną. Jest konkret. Jest konkret i powiem tak, że dlatego uważam, że drugim biegunem pod kątem turystyki górskiej, szlakowej, to właśnie nie jest turystyka nadmorska na zero, tylko kręcimy się w okolicach zero i troszkę mniej. No, tak płasko, jest tak płasko i nisko, że najwyższym punktem na przestrzeni prawie 2000 km2 jest punkt 14,6 metra. Niech to da troszkę właśnie do wyobraźni. Wszystko jest względne, wszystko ma swój punkt odniesienia. Idziemy dalej w kierunku Tczewa, bo mi się tutaj ten się kończy, strefa zgniotu, strefa śmierci. Jeszcze mam nadzieję, że jak będziemy szli, to chciałbym znaleźć jakiś dom podcieniowy i pokazać właśnie tutaj najbardziej charakterystyczną architekturę żuławską, czyli domy podcieniowe, charakterystyczne w skali całego kraju. Podcienie, owszem, są znane wszędzie, ale domy podcieniowe żuławskie to jest coś, co nie ma odpowiednika w skali całego kraju. W Suchym Dębie znajduje się informacja szlakowa, drugi sklep widziany na szlaku. Jest kilometr 26, więc jest to drugi sklep. No a skoro znalazłem, no to co? To może coś do picia. O. Więc z Suchego Dębu wyniesiemy nie tylko wspomnienia. Warka, Radler, kiwi z pigwą tym razem. Teraz trzeba jeszcze klimatycznie znaleźć jakiś, jak nie ławkę, to przynajmniej przystanek autobusowy, żeby klimatycznie było można sobie się nawodnić. O, tutaj przemierzając Suchy Dąb, z boku znalazłem kościół. Kościół świętej Anny i świętego Joachima w Suchym Dębie. Ja widzę, że tutaj furtka jest otwarta, piwo schowane, za chwilę z piwem nie będę tu chodził. I zobaczymy, czy można sobie obejrzeć. O, jaka elegancka drewniana dzwonnica. Więc tak, proszę Państwa, kościół świętej Anny i świętego Joachima w Suchym Dębie powstał w drugiej połowie XIV wieku. W XVI wieku dostał się pod panowanie, przejęli go protestanci i był rozbudowany, przebudowany tak mniej więcej do XX wieku. W 1945 roku do 1945 roku miał się całkiem dobrze, aż go spalili Ruscy w 1945. Musiał poczekać na odbudowę ponad 20 lat. W latach 70. został odbudowany i możemy cieszyć się oko. Thank you.
Na Żuławach charakterystyczne jest to, że nic nie zasłania widoku, w związku z tym ja się tak boję trochę pogody. Zostało mi 15 km do przejścia, a tam się robi tak niepokojąco burzowo. Jeżeli widać, chyba widać, że kolor chmur jest taki właśnie siwo-burzowy. A co ciekawe, pod drzewami się nie wolno podczas burzy kryć, no ale coś mi się wydaje, że i taki krajobraz też nie sprzyja ochronie przed piorunami. Trudno. Czasami przed losem się nie ucieknie, więc jest tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić. Gdzie my tutaj mamy? To było ładnie w lodówce. O, suchego dębu. Kibi z pigwą. Dobra, druga ręka to trzeba otworzyć. I dotarliśmy do krzywego koła. To w krzywym kole, nie w suchym dębie, mnie się pomyliło, znajduje się pierwszy i chyba jedyny na tym szlaku dom podcieniowy, jaki mamy okazję zobaczyć. Więc przyjrzyjmy się, co jest w nim takiego niesamowitego. Domy podcieniowe na Żuławach są klasą samą dla siebie, nigdzie nie występuje to nigdzie indziej w Polsce. Jak wspomniałem, nie podcienia same nie występują, bo podcienia to jest normalny element architektoniczny, ale ten typ zabudowy. Popatrzmy sobie troszkę z boku. Więc co jest najbardziej charakterystyczną cechą domu podcieniowego? No jest fakt, że do ściany szczytowej, tak jak tutaj, albo bocznej budynku, jest domontowana, zamknięta, sporej wielkości wystawka. Tak to się nazywa, tak wyczytałem, że to się nazywa wystawką. Tutaj widać jeszcze, że właśnie jest ładnie zrobiony mur albo szachulcowy, albo pruski, bo być może pod tym białym tynkiem są cegły. Niekoniecznie musi być wypełnienie z gliny i słomy, ale to już nieistotne, więc jest to typ zabudowy wiejskiej, reprezentacyjnej. Nie każdy dom na Żuławach jest podcieniowych, jest ich dosyć mało i coraz mniej. Stanowił on świadectwo zamożności gospodarza. Jeżeli początkowo gospodarz nie był specjalnie majętny, a później się takim uczynił, zrobił, to często wtórnie dobudowano tą wystawkę, ten podcień, żeby pokazać, że już go stać. Można się zapytać, jaka była funkcja, co w takim podcieniu się znajdowało. To nie było zwykłe powiększenie metraża, żeby znajdowało się tam wszystko. Pełnił charakter często roboczy, tam były, znajdował się magazyn, warsztat, salka modlitewna, ewentualnie służył jako pokój letni. Widziałem zdjęcia takie stare, na którym podjeżdżał wóz. I z góry, jeżeli ten podcień pełnił funkcję magazynu, z góry tutaj znajdowały się wrota i po prostu sypywano albo wciągano do góry te ładunki, które ten wóz przywiózł. Była długo taka teoria, że podcienie zawędrowały tutaj na Żuławy wraz z menonitami, o których wspominałem, tymi przesiedleńcami, uciekinierami holenderskimi. Jakkolwiek na chwilę obecną, z tego co czytałem, uznaje się, że podcienia były już na terenach Żuław stosowane długo, długo wcześniej. Na pewno Holendrzy ze swoją architekturą, ze swoim pomysłem architektonicznym mogli je po prostu zmodernizować, udoskonalić, wprowadzając swoje elementy holenderskie. Polecam sobie poczytać o domach holenderskich, o domach podcieniowych, ponieważ nie każdy dom jest identyczny. Z tego co słyszałem, to też czytałem, że były trzy okresy, w jakich te domy były budowane. One się w detalach zawsze troszkę różniły. Tutaj widać, że mamy drewno, które bezpośrednio wchodzi w ziemię. Widziałem na podbudówkach murowanych domy z późniejszego okresu. Wiadomo, drewno jest dosyć wrażliwe na wilgoć, więc starano się później robić betonowe, ceglane wypusty z ziemi i dopiero na tym te drewniane kolumny, filary były osadzane. W większości tych domów podcieniowych, które tu na Żuławach kojarzę, stan wymaga przynajmniej znacznych nakładów finansowych. Kilka takich domów znajduje się w stanie odrestaurowanym, bardzo ładnym.
Ten widać jest taki 50-50, trochę na pół. Ale mówię, to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla żuław. Takich domów nigdzie indziej nie znajdziecie, tylko jak wspominam, nie mylmy tego z podcieniami. Podcienia znajdują się wszędzie, ale domy podcieniowe tego typu to jest bardzo charakterystyczne tylko i wyłącznie dla żuław. W Krzywym Kole znajdujemy następny urokliwy, ładny kościółek, bo czemu by nie? Kościółek gotycki z XIV wieku, przebudowa była w XVII wieku. Wieża jest XVIII wieku, a wnętrze, ołtarz jest z wieku XIX. To tyle takich trochę suchych faktów, a my cieszmy po prostu oko budowlą, jak i otoczeniem w Krzywym Kole. Unia kasę dała, ktoś był w miarę zorgowny, jak się na Kociewiu mówi, i umiał te środki ładnie przeznaczyć. Ładny parczek do okolicy kościoła, wzdłuż szlaku dalej naszego Motławskiego. Tutaj się na chwilę zatrzymam, bo znalazłem chyba najbardziej reprezentatywny dla żuław krajobraz, wolny od cywilizacyjnych przeszkadzajek, który pokaże piękno tej krainy, ale też bardzo dużą monotonię, jeżeli chodzi o pokonywanie szlaku. Więc tutaj słup ze znacznikiem czerwonym, no i szlak będzie przebiegał dalej przez kolejny czas. Tam, hen. Więc mówię, no trzeba mieć sporą wyobraźnię, albo bardzo dobre, ciekawe myśli, żeby sobie samemu ze sobą na takich monotonnych dystansach radzić. Jakkolwiek chciałem właśnie też pokazać, że to jest bardzo charakterystyczny krajobraz żuławski. Przejdźmy sobie panoramę, że to wygląda w ten sposób. Dookoła, we wszystkich kierunkach identycznie. No ja tak patrzę na te chmury tam. Ja tak myślę, że może było można uciekać przed deszczem, a nie piwo pić. Bo dosyć szybko przez te pół godzinki mojego przystanku to się pojawiło prawie że nade mną. Ale widzę, że to od północy tam głównie idzie. Mnie może tak zahaczy troszkę hakiem. No, więc przede mną kilkadziesiąt minut pewnika, że nic przede mną się innego nie wydarzy. Trzeba iść. O, mały przerywnik monotonii. I hej ho, dalej przed siebie. I spójrzmy my na, powiedzmy, końcówce, jak my wyglądamy. Tutaj mamy ładnie, i to jest pierwsza taka mapka szlaków tutaj w okolicach. Trafiamy na początek nasz tutaj. I znajdujemy się tutaj. Jak widać, teoretycznie już jest niedaleko. A teoretycznie oznacza praktycznie 11 km, więc jakieś 2,5 godziny marszu, raczej już bez zatrzymywania się, jeżeli nie licząc odpoczynków, bo tu już dalej będzie po prostu monotonnie połykanie kolejnych kilometrów. Mamy godzina 7, 19 dochodzi, no i nie ma co marudzić, trzeba iść, póki jeszcze jakoś w miarę jest jasno. Jedenaście godzin, proszę Państwa, mamy tczew. Tylko żeby wycieczkę zakończyć zgodnie z planem, musimy znaleźć jeszcze kropkę oznaczającą koniec szlaku Motławskiego. Miało być od kropki do kropki. I tu serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Kończymy w Tczewie szlak Motławski, zaliczony w całości. A ja mam jakieś znowu 5 minut do pociągu, więc ja teraz się pożegnam, bo już mi bardzo zależy, żeby się dostać z powrotem do domu. Bardzo, bardzo. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. I szybka poprawka, na pociąg się nie wyrobiłem, czyli będę rycerzem gumy. Czekamy na autobus.